No hej, wróciłem i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, w odcinku po dłuższej przerwie, ale o tym i o przyszłości powiem na końcu filmu, żeby teraz nie przedłużać. Zaczęło się Euro 2024 i z tej okazji postanowiliśmy zagrać tematyczny turniej, w którym wdzieramy się w rolę polskiej reprezentacji. Przed każdym meczem będziemy losować pozycję, na której będziemy grali, czyli napastnik, pomocnik lub bramkarz. I każda pozycja ma swoje określone zadania, które widzicie teraz na ekranie. Tutaj pozdrowienie dla Mania za podrzucenie pomysłu na film. Ryku, przywitaj się. Siema, siema. Odi, witaj się. Witaj. No i zaczynamy. Pierwsze losowanie ja, jako że jestem gospodarzem odcinka i mamy oto napastnika. Dobra, dobre wejście w spotkanie. Mogę być ja. Teraz gospodyni odcinka. Gospodyni, czyli Adi. Pomocnik. Adi jest pomocnikiem, czyli dla Eryka zostaje bramkarz. Nie ma co tutaj już kręcić. Dobra, pierwsze spotkanie. Gramy na Silver Evolution. Zobaczymy, jak tam pójdzie. My jesteśmy napastnikiem. Dobra, na kickoffach co robimy? Dobra, niech bramkarz jedzie. Chyba normalnie kickoffy, co? Dobra. Kickoffy mogą być normalnie. Czyli tak, Adi jest pomocnik, jest napastnik, Eryk jest bramkarzem, więc Eryk w sumie ma największe ograniczenia. O kurde, Eryku. Czekaj, bo bramkarz tam w kornerze. O kurde. Robercie, do przodu. Napastnika. Ej no. Czekaj. To nie działa. To jak to nie działa? To właśnie musimy się wczuć w te role bardziej. O kurde, ten bramkarz na przedpolu bardzo. Ostatnio szczęście tak zrobił w meczu, ale na szczęście nie padła brama wtedy. Spokojnie. Dobra, rzucam. Super. Brawo. Musimy zrobić tak, tylko że na odwrót, Adi, nie? Dobra, ja wyjadę. Dobra. Dawaj laga. A właśnie, Eryk ma jeszcze zadanie, żeby strzelić bramkę z połowy potem i asystę do mnie przez całe boisko. Ja powinienem może bardziej z przodu stać nawet. Kurde, ciężko się tak przyzwyczaić do grania na pozycję. Adi do mida? Pięknie. No masz. Corner hit. Nie wiem co. A, sorry. O nie, bramkarz na przedpolu złapany. Spokojnie. Nic się nie stało. Właśnie, kim ja jestem? Kurde. A, Zieliński. Ale chcieli rozegrać piłeczką przed polem. Czekaj, kto ma demować? Pomocnik czy napastnik? Napastnik. Napastnik. Dobra, to ja muszę demować. Pomocnik robić. Nie spełnili swojej roli jeszcze. No, jeszcze nie. Ale zaraz spełnię. Dobra, luta. No. Okej, okay, bramkarz. O, Wojciech, fajnie jest typowo. O kurde, nie! Ty za to wypartujesz. Eryk w tej defensywie. Może być ciężko. Okej, okay, nice. I gol z połowy! Czekaj. Oła, od tyłu się we mnie wrąbał, faul! Bramkarz na chwilę. Naprawdę? No. Dawaj, dobita. Nie, ty jesteś napastnikiem. Kurde. Dawaj! Nie! O kurde! Strzelcie, chłopaki, coś! Dalej! Dobra. Come on, come on! Ostatniej. Dawaj, Adi! Nie! Yeah! Kurde, no mecz nie. Otwarcie przegrany! Ale całe szczęście, jeszcze jest Austria zaraz. No i dobra, spotkanie w grupie numer 2. Tym razem gramy na Austrię. Tutaj nieco się nazwa na górze zepsuła, ale to nic. Dobra, zaczynaj, Edek. No dobra, to znowu ode mnie? Zaczynaj. I znowu napastnik. Śmiesznie by było w ogóle, jakby się powtórzyły nasze pozycje. Dobra, niech teraz będzie Eryk do wymiany, bo ja chcę być bramkarzem. Dobra, napastnik, no to już jest zajęty, więc jeszcze raz tutaj kryjemy. Kręcimy, znaczy się. I Eryk na bramce ponownie. Nie, znowu fajnie. Do samej pozycji. Pozycje akurat się takie same wylosowały, więc przynajmniej wiemy, co mamy robić. Po pierwszym meczu w sumie nie wiem, czy wiemy, co mamy robić, bo ja nie zrobiłem na przykład nic, co miałem. Adi chyba też nic. No i dobra, rozbicie. Tym razem bramkarz już nie jest na przodzie. Ale wziąłem jako krótki nickname. W korderze. Czekajcie, pasekurujemy go. O kurde. Strzał. Dobra, jest safe, Robercie. Jest, napastnik go bronił. Główką. Ajajaj. Główką, no. Nie użyłem rang do tego. Dajcie mi tu setę, jest. O? Adi? A. Jeszcze. Jeszcze do mida. Dawaj! Polska! A nie! Kto jest Van der Sar, już tam nie broni? Nie wiem, kto jest bramkarzem. A nie, to jest Austria. To totalnie nie wiem, kto tam broni, ale jaka akcja była i czym oni to bronili. O, dawaj, podanie. Dawaj jeszcze. Nie, blisko. Ale próby ściana, są podejmowane. Ściana. Dam od ściany. Do tyłu podajcie. Maklas na bramkarzu. Kujcie grę. O, dobra, masz bramkarzu. Luta? Dobra, luta, laga na Roberta. Nie laga tam akurat. Trzymaj, do mnie? A! Dobra. Dobra, spresuję ich. Ale nie będzie okazja! No! Jest pressing na Bercika, bro! Błąd w defensywie! I wychodzimy na prowadzenie. Wyjście z grupy dalej jest możliwe. Ja do bramki jadę. Dobra, to ja też. Okej.
wybiję to tak. Kurde, co ty? Kradę sobie bramkarza. Bramkarza była. O, napastnik! Robercik, nie, za wolny jest, nie jest to typ sprintera niestety. Nie. Czekaj, czekaj, ja muszę ich demować. Trzyma w ryzach drużynę. Oho. Ryku, musisz. Podanie do tyłu, czekaj. O, jest demo w końcu, pierwszy strzał. Zdemowany drugi. Jakiś tutaj, kurde, sneaky strzał miał być, ale bloknął. O, dawaj lewo. Dawaj. O, nie zdążę. No i tak kontrował. 50. I tak kontrował pasa. Dobra, jest! Druga bramka Robercika! No, asysty nie mam. Adi bez asyst, co to za pomocnik? Gzietliński zawsze na terenie znikał. Robercik hat-trick, tak nie, jest! Bo są zrobiony! I Erik asysta, czyli tylko to Adi byłem. Bez zadań. Ja jeszcze demo tylko jedno muszę wyczłapać. Nawet nie mam. Te asysty to cięższe są w sumie. Ale od takiego zawodnika się dużo wymaga. To mi da? Ajajaj! Aj, dobra, jest bramkarz. Adi, podam ci. Klepka. Dobra, dam do tyłu do bramkara. Dobra, jest demo trzecie. Moje zadanie zrobione już. Wow. O-o. Dawaj. A, dobra, dawaj jeszcze. O kurde, jaka próba Piotra. Bramkier. Spokojnie. Wow. Fake? O kurde, zostawiony sam! Na całą ofensywę Austriaków! No i 3-2! Kurcze! Nie mamy w naszej formacji obrońców, więc... To save właśnie. Nie mamy, albo trzech save'ów nie masz. Ryku, musisz zadanie swoje wykonać. Daliśmy ci okazję. O kurde. Awaj. O-o. Robercik z hat-trickiem save'ów. Ależ on zagrał orkiestrę, czy coś, nie. Człowiek orkiestra. Inaczej to miało brzmieć. Orkiestra. Okej. Okay. Dam backpass. Dobra, Erik hat-trick save'ów. Jest, zadanie zrobione. Zadaj więcej niż hat-trick. No to co? Wszyscy poza Piotrem się spisali w tym meczu. O, Eriku, ty asysta i 4 obrony? No i dobra, reprezentacja Francji wygląda wyjątkowo świeżo, ale chyba mają zapewniony awans z grupy, więc może nam nieco odpuszczą. Zobaczymy. Dobra, ja zaczynam. No, no teraz, żeby się znowu nie powtórzyło, to pozmieniajmy. Nie no, co jest? Startujesz. Adi znowu pomocnik? No dobra, to teraz Erik. Nie no, musi być coś innego w końcu. No nie gadaj! Super, to jest bez sensu. Czas, mam! Dobra. Super, kontuzja bramkarza. Bomba? Ty, za połowy! Matko, zadanie z gwiazdką zrobił, skubany! Dobry. Wojciech Szczęsny z longshotem, 112! Na ten numer się powinno dzwonić, jak taka bomba leci. Erik już się na tej bramce dogrzał nieźle, w defensywie. Aj, dobra. Piona zbita. Piątka. Jeden leży. Oj, bramkarz to... Spokojnie, ja gram halówkę trochę. Dobrze, że rękami wyjechać. Nie bronił. Bo by czerwona kartka była. Będzie można przerzucić zakres spokojnie, rozrzucić piłeczkę. Panowie, spokój. Dobra. Spokój. I teraz Robercik z szansą. Lewandowski! Przebitka! Robercik, goo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 
Yes, he gone. Animal assistant, nasz pomocnik coś zrobił. O kurde. Nie wiem kiedy, ale udało się. Może być, może do Rejka nawet. Ty, open może podaję. Być, coś stanie. Chyba nie. O cholera. Dobra, zraszuję. Dobra, dobrze, że Wojciech Szczęsny wszystko obrani. Dobra, robię psycho, panowie. Nie robię psycho. Cholera. Nie. Wojciech Szczęsny, ostoja defensywy. Dawaj, Adi. O, gol. Nie, tak blisko. Ale blisko. O kurde, spokojnie, i znowu skąd kontratak Kylian Mbappe. O, co? Czekaj, damy radę. Dawaj prawo. Tyle? Do ciebie, do ciebie. O, ale tam leciał. Wezmę to jeszcze. On akord ma. Robert! Tak. Robert! Robert Lewandowski z kolejną bramką. A Messi, a nie. Nie no, Robercik się odpalił. Ostatnie mistrzostwo Europy to... Widać, stara się ze wszystkich sił. Francuzi ewidentnie chcą, żeby Holandia nie wyszła z grupy pomimo zwycięstwa na początku turnieju. Plotki głoszą, że zremisowali z Austrią, więc to my będziemy z drugiego miejsca. Robercik w kornerze na czas. Backpass do Wojtka. O nie. Okej. Okay. Obrona. Co prawda przez Stochowę, ale... Ajajaj. Karamba. Ajajaj. Udane rozbicie.
O kurde. Oho, gol. Wojciech Szczęsny sam na sam, ale obronił! Kylian Mbappe ponownie zawodzi w takiej sytuacji. Ratuje nas ten oto bramkiarz. Dobra. Okej. Okay. Ty, jak piłeczką grają ci Francuzi. Ale interwencja! Piotr Zieliński z linii znowu. Dobra. Robercik, już każdy w defensywie, autobus. Zapominamy o zasadach, ale każdy gra w defensywie. Cała obrona musi się składać z ataku. Na odwrót. Dobra, bo nie zrobiłem demo w tym meczu. O, wytrzek. Są... Wychodzimy z grupy, wychodzimy z grupy. GG. GG, Polska. Polska. Awansem do 1-8. Polska górą. Koko, Eurospoko. Piłka leci, head wysoko. W tym meczu ogólnie nikt nie zrobił wyzwań. I takim oto sposobem w naszej pseudosymulacji Polska wyszła z grupy Euro 2024. Odcinek z fazy pucharowej pojawi się na kanale pewnie za 2 dni. A teraz parę słów, dlaczego nie było ostatnich odcinków i czy będą w przyszłości. Prawdę mówiąc, powodów, dlaczego nie było filmów, jest kilka, ale głównym jest zwyczajne wypalenie się zarówno od grania w Roketa, jak i tworzenia z niego treści. Ostatnie słabe sezony z licznymi problemami z serwerami, DDoS-erami i innymi glitchami nie zachęcały do gry i zwyczajnie potrzebowałem przerwy. Jak będzie z filmami w przyszłości, prawdę mówiąc, nie wiem, chociaż dzisiejszy filmik nagrywało mi się naprawdę bardzo przyjemnie. Jak kogoś interesuje więcej szczegółów, ma jakieś pytania lub po prostu ochotę, to zapraszam na moje ostatnio dosyć regularne streamy na Twitchu. A teraz życzę wam miłego dnia i lecę montować drugą część odcinka. Elo, elo!